Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Błogosławione miasto i szczęśliwe. Łodzi, która na falach niespokojnych i złudnych prądów naszych czasów unosisz na swym pokładzie i ze czcią pokazujesz wszystkim wielką tajemnicę. Tajemnicę Eucharystii. Błogosławione miasto i szczęśliwe, któreś przed 30 laty wraz z namiestnikiem Chrystusa, dziś świętym naszym patronem, uczyniło sakramentalną i rzeczywistą obecność dla nas pokarmu zmartwychwstania, pokarmu wieczności na życie świata. W antyfonie brewiarzowej z Dnia Bożego Ciała wołamy: o święta uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Wyraża się w niej wiara Kościoła, że przyjmujemy tego samego Chrystusa, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał, abyśmy mieli Jego życie w sobie. Wspominamy i mamy udział w tej samej męce, przez którą nas wykupił z mocy złego. Otrzymujemy już teraz i już tutaj zadatek przyszłej chwały. Otrzymujemy tajemniczy udział w życiu samego Boga. Jezus sam dał nam siebie na pokarm, abyśmy mieli życie w sobie, ale też mieli siłę do życia w świecie. Kochane dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęliście Komunię Świętą, wy zostałyście dziś zaproszone, podobnie jak 30 lat temu, aby uroczyście wspomnieć tamto wydarzenie, kiedy na zaproszenie obecnego tutaj arcybiskupa seniora Władysława przyjechał do Łodzi Ojciec Święty i może już waszym rodzicom udzielił pierwszej Komunii Świętej. Są z wami dzisiaj również rodzice, którzy zadbali o to, abyście się odpowiednio przygotowały. Oni uczyli was pacierza, tłumaczyli, kim jest Pan Bóg, uczyli Go kochać. Zadbali o to, aby waszym udziałem stało się to, co jest w życiu człowieka najważniejsze. Miłość Boga i zbawienie, które On daje. Rodzice uczą was mądrości, aby być mądrym, to znaczy umieć wybrać w życiu to, co jest najważniejsze, największe, najlepsze. Rodzice przychodzą z wami do Kościoła, żebyście mogły otrzymać to, co Kościół ma najcenniejszego – ciało Chrystusa. Przyjmując Komunię Świętą, możecie prosić i otrzymać taką łaskę, aby podobać się Panu Jezusowi przez całe życie. To znaczy postępować tak, jak On sam. To znaczy czynić dobro, pomagać słabszym, biednym, chorym, skrzywdzonym przez innych. Kochać też Pana Boga z całego serca i z całej duszy. Kochać Go w waszych rodzicach, dziadkach, braciach, siostrach, kolegach i koleżankach, a nawet nieznajomych. Tego chcę wam dziś z całego serca życzyć, a także tego, żebyście zawsze pamiętały o niedzielnej mszy świętej, w czasie której przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Przed 30 laty na łódzkim Lublinku chłopiec, który przyjmował wówczas pierwszą Komunię Świętą, odczytał tekst Księgi Przysłów, który także i my dzisiaj odczytaliśmy. Mądrość zbudowała sobie dom. Wysłała służące, aby wołały do wszystkich: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, chlebem mądrości. Odrzućcie głupotę i żyjcie. Kiedy Kościół łódzki zebrany wokół Piotra głosił te słowa, stał się stolicą i tronem mądrości, na którym zasiadł sam Bóg, Pan i Zbawca. A głos Jego rozszedł się po całym świecie i do dziś się rozchodzi. Co jest tą mądrością i życiem, które Kościół za przewodem Piotra głosił?
Jezus jest mądrością i Jezus jest życiem. Jego posiadać znaczy żyć. On sam siebie dał, abyśmy to życie mieli w sobie. Polecił Kościołowi wołać: chodźcie, nasyćcie się. I oto Kościół łódzki znów woła dzisiaj do każdego człowieka słowami samego Boga. Przyjdźcie, bo we mnie jest życie. Woła wołaniem Jezusa, które rozlegało się na Golgocie, także i w Wieczerniku, kiedy Jezus mówił: to czyńcie na moją pamiątkę. W każdym przypadku było to spełnienie tego, co zapowiadał, nauczając w świątyni, a co zapisał nam święty Jan Ewangelista. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest pragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. W sposób dla nas niewiadomy, tych, którzy spożywają jego ciało i krew, Jezus napełnia swoją mądrością i budzi w nich życie Boże, życie wieczne. Oto my stajemy dziś wokół ołtarza spragnieni owej mądrości, która uczy, jak żyć tu na ziemi i jak posiąść życie wieczne. I wypada nam odwołać się do tych, o których wiemy, że tym życiem wiecznym już się cieszą. Ja sam nie mogę nie wołać i nie powtarzać tego, co mogłem widzieć, będąc u boku Ojca Świętego. O nim wiemy, że cieszy się już tym życiem, którego tak bardzo pragnął. Kościół wyniósł go na ołtarze nie tylko po to, żeby stwierdzić, że w nim spełniła się obietnica Chrystusa, ale również i może przede wszystkim dlatego, żeby dać nam w nim przykład. On był człowiekiem Eucharystii. I chyba właśnie łódzki dzień pielgrzymki po Polsce 1987 roku wyraził to, co było mu najdroższe – Eucharystię. Każdego dnia, zanim ją sprawował, przygotowywał się przez medytację Słowa Bożego i częste rozważanie treści eucharystycznych pieśni. Jak były mu one drogie, mogliśmy zobaczyć w czasie jego pobytu w Częstochowie, kiedy na wałach cisnął śpiew kolejnych zwrotek pieśni, mimo iż organista śpiew ten już zakończył. Kiedy przystępował do ołtarza, świat przestawał istnieć i widzieliśmy go zatopionego w tej niewyrażalnej tajemnicy Chrystusa. To był czas, w którym jakby przestawał być obecny. Wiem, że równocześnie włączał w to w swoje przeżywanie mszy świętej modlitwę za cały Kościół, ale również w szczególności za tych, którzy byli mu polecani przez różnych ludzi, aby za nich się modlił. My, sekretarze, przygotowywaliśmy mu karteczki z tymi intencjami. Papież czytał je przed mszą świętą i modlił się we wszystkich tych intencjach, kiedy odprawiał. Często docierały też podziękowania za modlitwę, ponieważ okazywało się, że niektóre prośby zostały spełnione. Po mszy świętej dziękczynienie, które dla nas i dla wszystkich przychodzących na mszę świętą z papieżem było nauką wdzięczności. Wreszcie w ciągu dnia długi czas spędzał Ojciec Święty na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Każda z chwil, które opisałem, była dla nas niezwykłym przeżyciem i nauką. Trwają one w naszej pamięci do dziś. Czerpiąc z tej nauki życia Jana Pawła II, chciałbym dziś wraz z Kościołem łódzkim nie tylko świętować Eucharystię, ale również upomnieć się o nią. Upomnieć się o ten znak jedności w społeczeństwie, które często zapomina o Bogu. Ludzie chcą dziś żyć na własny rachunek, według własnego tylko pomysłu, ale żaden z tych pomysłów nie niesie w sobie życia wiecznego. Jeśli chcemy się upomnieć dzisiaj o Eucharystię,
to dlatego, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale prawdziwe życie wywodzi się z ust Bożych. Nie samym chlebem, ale Słowem Bożym i ciałem Pańskim chcemy żyć już teraz, już dziś. Upomnieć się o Eucharystię to nie tylko przypomnieć o niedzielnej mszy świętej, to uświadomić sobie i pamiętać, że Eucharystia to także sposób życia zrodzony z miłości Przenajświętszej Trójcy i z tego pokoju, który Jezus nam dał. Tymczasem my bardzo często się lękamy. Jeśli chcemy się zwrócić do Boga, to najczęściej dlatego, iż oczekujemy, że Pan Bóg poukłada wszystkie nasze sprawy tak, jak tego byśmy sobie życzyli. Tymczasem, gdy Bóg wkracza w nasze życie, najczęściej z naszych oczekiwań, chęci i zamiarów nic nie pozostaje. Bóg raczej wywraca nasze życie, zmienia je, żeby ułożyć je według swych zamysłów, tak aby było naprawdę dobre dla nas. Najczęściej tego nie rozumiemy i gotowi jesteśmy się buntować, ale nigdy życie nie jest tak dobrze poukładane, jak wówczas, kiedy uczyni to Bóg, bo Jego mądrość i Jego dobroć polega na tym, że On prowadzi nas do zbawienia, do szczęścia wiecznego, a nie jedynie do ulotnych korzyści. Jezus powiedział: kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki dokonane są w Bogu. Działa zatem w Bogu ten, kto postępuje w prawdzie. Ten związek prawdy i Eucharystii był szczególnie widoczny w życiu świętego Jana Pawła. On sam też to często podkreślał, odwołując się do słów Jezusa: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Eucharystia zatem rodzi taki styl życia, który oparty jest na prawdzie i służbie, a nie na własnej korzyści, jak woli to dziś wielu. Nazbyt przywiązani do tego, co ziemskie, nie są oni w stanie zrozumieć spraw Bożych i tego, co służy prawdzie, dobru człowieka i dobru wspólnemu. Żyj prawdą, mów prawdę. Nie manipuluj ani faktami, ani drugim człowiekiem, bo wypaczając prawdę Boga, który jest prawdą, masz za przeciwnika. A straszny to przeciwnik. List do Hebrajczyków mówi: straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. Trzeba te słowa przypomnieć najpierw dziś nam samym, a potem i tym, którzy pretendują do kierowania życiem publicznym. Dziwimy się, że jest ono dzisiaj tak rozdarte, ale to rozdarcie nie bierze się z niczego innego, jak z kłamstwa, które się stosuje, żeby wygrywać własne korzyści. Właśnie dzisiaj, kiedy obchodzimy łódzkie święto Eucharystii, a w Kościele Powszechnym uroczystość Trójcy Przenajświętszej, trzeba przypomnieć o potrzebie jedności i zgody. O tym, że można być różnym i być jednością w miłości, jak w Eucharystii, jak i w Trójcy. Zawołać wraz ze świętym Augustynem: jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę. Trzeba przypomnieć, że ciesząc się swoją wyjątkowością i odrębnością, mamy poszukiwać jedność opartej na wymianie darów, a nie ciosów. Uczy nas tego Chrystus, dając nam boskie życie w Trójcy Eucharystii. Wobec braku jedności i prób osiągania własnych korzyści, bez ważania na dobro wspólne, może trzeba sobie uświadomić, że nie warto wchodzić w to, co opiera się na kłamstwie, bo kłamstwo to śmierć. Lepiej posłuchać słów Pana Jezusa: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeśli się nie odnajdzie jedności,
to trzeba będzie sprafaryzować słowa powiedziane, sławne powiedzenia Cycerona i powiedzieć: mało wart oręż poza granicami, jeśli w domu brak zgody. Co więcej, my się tej zgody bez Eucharystii nie nauczymy. I chcę powiedzieć, że jest nam jej potrzeba dziś nie mniej niż w innych trudnych chwilach społecznego życia. Nie tylko niedzielna, ale codzienna msza święta. Kiedy to możliwe, wejść w zwycięstwo Chrystusa i dać podstawowy wyraz swej wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał nam: życie wiarą jest bowiem zagrożone, jeśli się już nie odczuwa pragnienia uczestniczenia w celebracji eucharystycznej, w której sprawuje się pamiątkę paschalnego zwycięstwa. Uczestniczenie w niedzielnym zgromadzeniu liturgicznym wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami, z którymi tworzy się jedno ciało w Chrystusie, jest nakazem chrześcijańskiego sumienia i równocześnie ono formuje to chrześcijańskie sumienie. Zagubienie sensu niedzieli jako Dnia Pańskiego, który ma być uświęcony, jest symptomem zagubienia autentycznego sensu chrześcijańskiej wolności, wolności dzieci Bożych. Święty Ignacy z Antiochii określał chrześcijan jako tych, którzy przeszli do nowej nadziei, jako tych, co żyją na sposób Dnia Pańskiego. Dzisiaj wielu wprowadza do życia społecznego nowe treści, które mają być normatywne, a które są nierzadko sprzeczne z Ewangelią. Człowiek ciągle szuka, z tym, że jedni szukają z Bogiem, a inni bez Boga albo przeciw Bogu. Wobec tego my pytamy, czy to, co proponują nam nowego, jest zgodne z tym stwierdzeniem świętego Ignacego z II wieku? Czy te nowości pozwolą nam nadal żyć na sposób Dnia Pańskiego? My odwołujemy się do tego, czym Kościół żył przez 2000 lat. Nic nie trzeba zmieniać. Nic nowego dodawać. Jak to jest, że my sięgamy dziś do tego, co przeżywali pierwsi chrześcijanie, że idziemy za tym samym sposobem życia, który w nich się objawił. A stało się to pośród całej wrogości, jaką naznaczony był ówczesny świat. Świat podbojów, niewolników, absolutnej władzy uzurpującej sobie prawo do panowania nad życiem człowieka. Świat zagubiony w swojej drodze. My ciągle sięgamy do sposobu życia pierwszych chrześcijan, ponieważ zrodził się on z boskiego natchnienia, z Ewangelii pokazującej życie Chrystusa na ziemi, pośród nas, Jego boską moc i światło, którym rozproszył mroki grzechu i niewiedzy. Do sposobu życia, który zrodził się ze Słowa Bożego, z miłości, która objawiła się w Jezusie, z nauczania i świadectwa apostołów i uczniów. Sięgamy do tego sposobu życia, który przemienił świat wrogości i braku nadziei. Mocą prześladowanych chrześcijan, którzy życie swoje oddawali za wiarę, doprowadził Bóg do tego, że Kościół rozprzestrzenił się po całej ziemi i to, co dotąd było wrogie Bogu, przystało na Jego służbę. Takie świadectwo wiary składają i dziś za cenę życia chrześcijanie w wielu krajach Afryki i Azji. Tymczasem Europa odwraca się od tego, na czym została zbudowana. Dlaczego nam brakuje dzisiaj mocy świadectwa, brakuje nam życia wiary? Trzeba powiedzieć to wprost. Od Eucharystii się wiara zaczyna. Nie ma Eucharystii, nie ma wiary. Przecież Eucharystia to był testament Pana Jezusa. Jeśli go nie wypełnimy, nie mamy w nim udziału, nie mamy udziału w jego dziedzictwie. Stąd również przestrogą brzmią słowa Jezusa zapisane przez świętego Łukasza. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Działanie Boże w świecie
zależne jest niejako od naszej wiary. I od nas zależy przyszłość nie tylko tego pokolenia i następnego, nie tylko przyszłość Polski, ale całego świata. Ta świadomość nie powinna być dla nas obciążeniem, ale radością. Radością wszak jest udział w tworzeniu świata. O tę radość trzeba jednak toczyć walkę, bo żyjemy w czasach ostatecznych, ukazanych w Apokalipsie. Duchowa walka jest również jednym z wymiarów naszego życia. Wpisane jest w nią także wychowanie do udziału w Eucharystii. Odpowiedzialność rodziny, w szczególności rodziców, za przygotowanie dzieci do pełnego w niej udziału, do przeżywania niedzieli jako Dnia Pańskiego, do wspólnego spotykania się przy stole, który zastawia dla nas Chrystus, do porządkowania życia według słów Zbawiciela, do służby i wdzięczności. Owocem zaś takiego życia, w którym jest miłość i radość, pokój i jedność, jest życie, w którym Eucharystia zajmuje najważniejsze miejsce. Uczczenie Dnia Pańskiego przez udział w niej i wzajemne spotkanie, a nie przez chodzenie na zakupy i odbieranie takiej możliwości tym, którzy w niedzielę są z tego powodu przymuszeni do pracy. Gdyby mój lud mnie posłuchał, woła Bóg ustami psalmisty. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, natychmiast bym zgniótł ich wrogów i obrócił rękę na ich przeciwników. Oto perspektywa Bożego działania w nas i dla nas. Kościół zawsze wskazywał na tych, którzy umieli Boga słuchać. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje zawsze ta, której życie budowało się na doskonałym słuchaniu i posłuszeństwie Bożym natchnieniom. Maryja, Matka Jezusowa, niewiasta Eucharystii, jak nazwał ją święty Jan Paweł II. Ona też obecna jest w naszej drodze jako wspomożycielka. Niesie słowa przestrogi i przypomnienia. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wskazuje na swego Syna, którego trzeba słuchać, aby nasze stągwie napełnione wodą naszych działań okazały się pełne wina, lepszego nawet niż najlepsze z tych, których kosztowaliśmy i o jakim byśmy marzyli. Oto stolica mądrości. Maryja wskazuje na tego, który jest Eucharystią, naszą ofiarą składaną Bogu i naszym dziękczynieniem. Szczęśliwe miasto i błogosławione Łodź. Oto dziś stało się znów i ty stolicą mądrości. Oby wielu mogło usłyszeć twój głos. Amen.